Pierwsze kryterium podziału osobowości, jakie wprowadził Carl Gustav Jung, tak zwana pierwsza dychotomia. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie najczęściej kierujesz swoją uwagę? Możliwe odpowiedzi: na zewnątrz ciebie, jeśli tak, to jesteś ekstrawertykiem, albo do swojego wnętrza, jeśli tak, to jesteś introwertykiem. Inna wersja tego samego pytania brzmi: skąd czerpiesz energię? Z zewnątrz, z kontaktu z innymi ludźmi, czy z wewnątrz siebie, z okresów, kiedy chcesz być pozostawiony samemu sobie? Introwertycy, literka I. Są to osoby, które zyskują energię, kiedy są w samotności, a wydatkują ją pośród ludzi. Dlatego też po dłuższym okresie przebywania w towarzystwie potrzebują tak zwanego czasu dla siebie. W takich okresach ładują swoje akumulatory, czerpią energię ze świata wewnętrznego, czyli idei, odczuć, pomysłów, wspomnień, wyobrażeń. Introwertycy są zazwyczaj dobrymi słuchaczami, a sami sporo myślą, zanim coś powiedzą lub zrobią. Przez inne osoby zwykle widziane są jako osoby zdystansowane. Często potrzebują wiele czasu na refleksję nad problemem, zanim przystąpią do akcji. Wolą głębokie relacje z wybranymi osobami, niż wiele powierzchownych znajomości. Tylko naprawdę głębokie relacje określają mianem przyjaźni. Mają swój określony i ograniczony zestaw zainteresowań, ale w każde zainteresowania bardzo się zagłębiają. Preferują raczej rozmowy w cztery oczy niż w grupie. Aby się skupić, potrzebują ciszy, nie lubią, gdy im się przerywa pracę lub jakiekolwiek zajęcie, potrafią długo utrzymać skupienie pod warunkiem, że dany problem jest osobiście dla nich interesujący. Stąd lepiej niż ekstrawertycy radzą sobie z zadaniami wymagającymi skupienia uwagi. Studia techniczne pełne są introwertyków. Wolą się oni uczyć w samotności, czytając, aniżeli poprzez rozmowę z innymi czy wspólne studiowanie. Bardziej przejmują się oceną negatywną swojej pracy, niż doceniają pozytywną. Nie lubią też rozmów o niczym, o tak zwanej pogodzie i takiego towarzyskiego chit-chat. Czasami mogą mieć trudności w skojarzeniu twarzy z nazwiskiem czy z imieniem. Najczęstsze cechy zdrowych jednostek to ostrożność, powaga, pojednawczość, wysoka kontrola, dystans, solidność w sprawach zawodowych, zrównoważenie, łagodność. Znam wiele osób mających takie, a nie inne problemy w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, a te osoby po prostu powinny sobie uświadomić, że są introwertykami, że nie ma w tym nic złego, że po prostu taka ich natura. Okej, to mamy już pierwszy podział, pierwszą dychotomię za sobą. Jeszcze jedna uwaga. To nie jest tak, że ktoś jest w 100% introwertykiem albo w 100% ekstrawertykiem. To będą wartości procentowe, może 70% do 30, może 55% do 45%, ale fakt faktem, że jedna cecha zazwyczaj będzie dominująca. Ponieważ będziemy mieć łącznie, jak wspomniałem wcześniej, cztery podziały, to brakuje ci jeszcze trzech literek, żeby znać kod swojego profilu. Profili jest zatem rzecz jasna 16, bo 2 do potęgi czwartej daje 16 możliwości przy czterech literach. To co, idziemy dalej. Druga dychotomia to odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przyswajasz i gromadzisz nowe informacje. Mamy znowu dwa profile. Poznanie, z angielskiego sensing, literka S, oraz intuicję, z angielskiego intuition, literka N. Generalnie chodzi tutaj o to, czy zapamiętując jakieś informacje, zwracasz większą uwagę na informację, która pochodzi ze zmysłów, czyli bezpośrednią obserwację, czy może jednak zwracasz większą uwagę na dające się wyróżnić w tych informacjach wzorce, powiązania pomiędzy faktami i intuicyjne możliwości. Zależnie od tego, czy jesteś typem poznawczym czy intuicyjnym, twój mózg inaczej zapamięta fakty, bo innym aspektom rzeczywistości przypisze znaczenie w danej porcji przyswajanej informacji. Intuicja, czyli intuition, literka N. Zwracasz największą uwagę na znaczenie powiązań i zależności w pojawiających się faktach. Wolisz przemyśleć problem, niż od razu łapać się do praktycznej roboty. Interesują cię nowe możliwości wykorzystania danych faktów i lubisz wiedzieć, jak dane fakty się ze sobą wiążą w całej poznawanej dziedzinie. Lubisz pracować na symbolach i nie przeszkadzają ci abstrakcyjne teorie, wręcz przeciwnie. Zapamiętując wydarzenia, tworzysz wspomnienia oparte o to, jakie to wydarzenie wywołało u ciebie odczucie. Mniej skupiasz się na detalach, szczegółach czy suchych faktach. Gdyby chcieć dopasować do ciebie jakąś sentencję, to można by powiedzieć, że szukasz w wydarzeniach ich znaczenia, potrafisz czytać między wierszami, rozwiązujesz problem, przeskakując pomiędzy różnymi pomysłami i możliwościami jego rozwiązania, lubisz wynajdować nowe perspektywy spojrzenia na problem, wolisz pracę od ogółu do szczegółu, najpierw duży obraz, a detale na końcu. Czasami ufasz wrażeniom, odczuciom, symbolom i metaforom, nawet bardziej niż temu, co rzeczywiście miało miejsce. No to trzecia dychotomia.
myślenie z angielskiego thinking, czyli literka T, oraz odczuwanie z angielskiego feeling, czyli literka F. Odpowiadamy tu na pytanie, w jaki sposób podejmujesz decyzję, to znaczy jakimi kryteriami kierujesz się przy podejmowaniu decyzji. Czy większą wagę przywiązujesz do logiki i faktów z pominięciem osób zaangażowanych w konsekwencje twojej decyzji, czy też może kładziesz głównie nacisk na rozważenie konsekwencji decyzji dla ciebie albo osób zaangażowanych w problem? Pamiętaj jednak, żeby nie mylić tej empatii wobec innych z emocjami i tak samo nie mylić logicznego osądu z inteligencją lub jej brakiem. To nie o to chodzi. Oczywiście, zależnie od decyzji, bardzo często używamy zarówno logicznego osądu, jak i rozważamy konsekwencje personalne, ale jedna preferencja będzie bardziej dominująca, będzie się wydawała naturalna, pierwotna, natywna. Spróbuj osądzić, słuchając opisów, czy w twoich decyzjach przeważa myślenie, czy odczuwanie. Myślenie, thinking, literka T. Kiedy podejmujesz decyzję, często starasz się znaleźć podstawową prawdę lub zasadę, która znajduje w danej sytuacji zastosowanie. Lubisz analizować plusy i minusy sytuacji i na tej podstawie podjąć logiczną decyzję, niezależnie od uczuć czy mniemań osób zaangażowanych. Starasz się być jak najbardziej obiektywny, tak żeby żadne osobiste życzenia albo odczucia, czy to twoje czy innych, nie miały wpływu na podjętą decyzję. W związku z tymi preferencjami można o tobie także powiedzieć, że lubisz dziedziny techniczne i naukowe, bo tam ważny jest logiczny osąd. Łatwo zauważasz niekonsekwencje w czyimś postępowaniu. Twoje decyzje są przemyślane i zawsze chcesz być fair wobec swojego logicznego osądu. Często doszukujesz się logicznych wyjaśnień w zachodzących zjawiskach i sytuacjach międzyludzkich. Uważasz, że mówienie prawdy jest ważniejsze niż bycie taktownym. Bywa, że w danych wydarzeniach umyka ci ludzka strona wydarzeń. Wydajesz się czasami zorientowany na osiąganie celów, a niektórym możesz wydać się wręcz nieczuły, obojętny na losy innych. Czwarta dychotomia to jest ta, którą zaproponowały panie Meyers i Briggs. Jaki jest twój styl życia, czyli jaką metodą prowadzisz interakcję z otaczającym cię światem? Brzmi groźnie, ale to nie jest takie trudne, posłuchajcie. Mamy tu dwa profile ponownie, osądzanie z angielskiego judging, literka J, albo obserwacja z angielskiego perceiving, literka P. Chodzi o to, czy radzisz sobie z obowiązkami w sposób zaplanowany, czyli według przygotowanego harmonogramu, gdzie decyzje zostały podjęte i kierunek obrany, czy też może preferujesz elastyczny, spontaniczny styl podejścia do problemu, co ma bezpośredni związek z byciem otwartym na nowe, pojawiające się opcje. Proszę jednak nie mylić osądzania czy obserwowania z poziomem czyjejś organizacji w obowiązkach. Każda preferencja może być zorganizowana w pracy. Osoba oznaczona literką J, kiedy przyjdzie do interakcji ze światem, na przykład do podjęcia jakiejś decyzji, będzie dążyła do w miarę szybkiego uzyskania sensownego rozwiązania, które jej się spodoba. Osoby obserwujące będą za to miały tendencję do dłuższego zbierania informacji przed podjęciem finałowej decyzji. Pozostaną one otwarte na wyłaniające się po drodze nowe opcje. A teraz bardziej szczegółowo. Obserwacja, czyli perceiving, literka P. W kontaktach ze światem zewnętrznym często używasz swojej percepcji, obojętnie czy będzie to typu S czy N z drugiej dychotomii. W oczach innych wydajesz się elastyczny i spontaniczny, potrafiący się dobrze adaptować do zmieniających się okoliczności, zamiast planujący od A do Z. Pozostajesz otwarty na nowe opcje, informacje i możliwości. Dotyczy to jednak relacji ze światem zewnętrznym. W swoim wnętrzu możesz już być bardziej skłonny planować i podejmować decyzje. Pamiętajmy też, że słów używanie percepcji nie należy koniecznie kojarzyć z jakimiś nadzwyczaj celnymi, inteligentnymi czy szybkimi spostrzeżeniami. To zupełnie nie o to chodzi. W skrócie można o tobie powiedzieć, że lubisz pozostawać otwartym, po to, żeby zareagować odpowiednio na cokolwiek, co się może stać. Innym może się wydawać, że jesteś mało zorganizowany, a nawet trochę postrzelony. Lubisz miksować pracę i rozrywkę, stymuluje cię zbliżający się deadline. Pracujesz w przypływach energii, rozkręcasz się najbardziej tuż przed deadline'em. Wadą twojego podejścia jest czasami zbyt długie odwlekanie ostatecznych, wiążących decyzji, kiedy muszą one już być podjęte z przyczyn niezależnych od ciebie.